Siema, siema, witam was w dzisiejszym filmie. Tak jak widzicie, mamy sierpień, 19.15. Fendt 511C z naszymi dwoma wszczepkami stoi na polu. Kosimy sobie owies, bardzo słabo sypie. Już mamy pół pola, no może nie całe, pół wykoszone. A dopiero jest 80%. Nic się nie odwoziłem. Zaraz wam pokażę pszenicę, wszystkie mamy pokoszone. I oczywiście też zostawcie subika i lajka. Tu mamy pszenicę skoszoną. Z tego pola dało 3 tony. Kto był na live, to na live wszystko było, jak kosiliśmy sobie pszenicę i zbieraliśmy słomasę. Tu z tego kawałka dało niecałe 13 ton. Tu rekordowy plon. Na tych dwóch polach pszenicy plon rekordowy. Tu było na odcinkach, jak kosiliśmy se na lawie, też kończyliśmy se tu kosić. No i tu wszystko mamy, tu jakieś zostało coś spresowane. Kolega nam wypresował. Spresował wszystko, coś ja presowałem. Pożyczył mi ciągnik, ja presowałem też. Presa ma taką, przed presą ma taką zgrabiarkę. Skrabia. I robota wtedy mu idzie. Tu mamy belki jakoś niezawadnie, ale jakoś są tu naukładane. Nie wiem, czemu nam znikła hala. Belki czekają na cenę. Jak będzie dobra cena, to pojedziemy sprzedać. A my kosimy sobie owies. Słabo sobie. Pszenice, co sypły mega dobrze, to owies bardzo słabo sobie. Zobaczymy, ile tam tego będzie. No więc plon z owsa słabiutki. Wiem, że owiec słabiej sypie jak pszenica, ale gdyby aż tak słabo, to sobie nie pomyślałem. A tu drzewo jest, przepraszam. Sobie odstawimy fenda. Niech sobie będzie w pistoli 5,5 tony. Myślę, że 10 tony uda się z tym nakosić. Pracownik niech sobie kosi. My bierzemy sobie fartka i tu mamy zorane po drzepach. Tu też mamy zorane pod rzepak. Tu zasiejemy kukurydzę. Tak myślę. Tu też zasiejemy kukurydzę. A tu, gdzie mamy kukurydzę, to albo jęczmień pójdzie, albo może buraka cukrowego zasadzę. Dobra, więc my możemy chyba sobie wziąć Maseja.
iść i próbować Masejem zależować się. Albo tu posiejemy pszenicę, a tam... Czekajcie. Bo rzepaki... To kiedy można siać? Rzepaki można... Okres zbiorów... Rzepak... No i tam można siać rzepaki. To jutro sobie zasiejemy rzepaki. A tamtym polu sobie zasiejemy rzepak. A pszenicę tu damy. I tam, bo pszenicę można siać dopiero od jutra, to może jutro rzepaki i pszenicę posiejemy. Wylecamy sobie. Stresowania nic nie nagrywamy, bo kolega presuje, to nic nie nagrywamy. Ze zbioru też nic. Kolejka robi robotę. Trochę pola się powiększymy. Tego pola więcej było, to sobie powiększymy. Jak sobie radzi. Też stałabym pewnie w pomysł orać. Ej, zostawiamy tak. Gdzieś myślę, że do tyle. Masy ma ciężko, ale 4 metry dalej do tego. Pracownik nie pojeździ. Sobie kosi. Jakoś to koszenie idzie powoli. Ten tutaj leżuje. Zobaczymy, czy sobie dojedzie do końca, a nie dojeżdża do końca.
Zobaczymy, do ile tam przejedzie, przejedzie przez ten trawnik. Czy stanie tam, przed tym trawnikiem. Czy zależy od tego, co tam pracuje. Nie, nie zależy. My sobie trochę też potależujemy, żeby ta robota wyszła. Dzisiaj może jeszcze będziemy orać w nocy. Pod rzepaki, pod pszenicę trzeba orać. Sobie musimy to wyrównać, żeby to równo było. Żeby to nie było tak krzywo, jak teraz jest. Pod górę się kopię. No, ma sobie ciężko mi pod górę z tym talerzykiem. Myślę, że podjedzie na spokojnie. A, obie inny włączyć i idzie. Co sobie musimy wziąć? Te omijaki. Nie omijaki, tylko to, co zostało, drewnika. To talerzówka robi mega robotę. Za bardzo trawy nie widać. Pierwsze talerze pochną, to ładnie. Ludzie pomieszają. Wał za gęszczem. Robota idzie. Ten film taki około 20 minut. Nie dłuższy. No i to będzie film jedyny z Opsa. Nie będzie już filmu z koszenia Opsa. No i ostatni film ze żniw. Ten klin się zatalerzuje. Później puszczę pracownika.
ta lesówka robi robotę. Ładną. W tamtej stronie sobie pojedziemy. Puszczamy pracownika. Niech pracownik robi. Ile tu mamy? 4 tony. No, nie wiem, chyba nie będzie. Zaś 5,5 tony by musiało być. 1,5 tony jeszcze. Stąd, żeby dało, nie wiem, będzie ciężko. Może się uda skończyć jeszcze ten odcinek? Chyba nie będzie 10 ton. Nie wiem, czy owsy to wysiadło. Nie za bardzo się to opłaca. Cena jest tego owsa, jaka jest, bo zobaczmy sobie cenę. Już wam pokazuję. Czekajcie, tylko to się nam załaduje. Pszenica jest po... Teraz jest najlepsza cena 989 zł, a owies najlepsza cena 1500, więc różnica jest duża. Więc biorę, to widać. Sobie to weźmiemy. Co zostało, to sobie to weźmiemy, żeby nic nie zostawało na polu. Ten kombajn chyba jeszcze zostanie z nami na przyszły rok, bo jak idzie z burata ciepłowego, to też nie będzie tyle pola do koszenia. Ale będzie ciężko. Trochę tu maseja nagram z talerzówką, jak sobie talerzuję. Ładnie idzie robota. Ciężko, no bo ciężko, ale robota robi. Głęboko to robi. Thank you.
71% i wziął to, a zostawił mi jako akcję. Pojedzie z powrotem do rzeźni. Tu jeszcze musimy wziąć tylko niektóre omijaki. Zrobimy trochę dłuższy ten film. Wykosimy to całe na filmie, żeby już było. Tu mamy hektar 90. Czemu pełne lecą w dupku? Nie pomyślałam sobie, że to nie wejdzie. No ale dobrze. Ta strona zdecydowanie lepiej sobie niż w tamtej stronie. Sypiamy sobie to. Szósty bieg na polu z 11, 11 ton, już mamy sobie ponad 11. Zakończył pracę. Dobra, ja wam powiem w następnym filmie, ile dało tego pola. Tam na przyczepie jest 11 ton 100. Powiem wam, ile dało całego. W samym około 11,5 tony będzie. Więcej tu nie będzie. Zostawcie subika, lajka, ja się z wami żegnam i trzymajcie się do kolejnego filmu. Na razie, cześć.